To nie była łatwa noc. Sami do końca nie wiecie, z czym się tak naprawdę mierzyliście. Ale wygląda na to, że jeden problem został rozdarty na kawałki i stał się problemem, ale dla żołądków dzikiej zwierzyny w pobliskich lasach. Mieszkańcy Maltebank wstawili się za Jackiem. Najwyraźniej mimo krótkiego pobytu udało się wam na tyle zaskarbić ich sympatię, że potraktowali was praktycznie jak swoich. Mimo, że nadeszła niedziela, mimo planowanej mszy, musieliście to w końcu odespać. Cały dzień i cała noc minęła wam na naprawianiu głowy i ciała. W końcu Jacob Black z godną dla siebie dawką energii obudził was o 6 rano w poniedziałek, a wturowały mu, jak zwykle tutaj, dźwięki dzwonów. Wszyscy jesteście w swoich pokojach, usłyszeliście tylko pukanie, dzwony rozbrzmiały na zewnątrz i usłyszeliście: ha, ha, pora wstawać, ha, 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 i zszedł. W jednym pokoju jesteśmy wszyscy? Nie, każdy miał osobny pokój. Ja się nie ruszam. Troszkę jeszcze sekundki. I sobie zaśpię. Ja zaskakuję z łóżka, taki pełny energii. Z tyłu głowy mam, kurde, tą aortę i żyłę, grudę złota. Od razu zaciągam spodnie i wychodzę na ten, na korytarz. No, to zbieram ekipę. Stoisz jako sam? Pukasz, tak? Pukam, nie wiem, kto jest najbliżej mnie pokój ma. No zależy, jakie pokoje wzięliście. Ja wziąłem najbliżej Jackiego pokoju. Number four. Dobrze, no to ty pewnie trójka. Trójeczka. Kogo tam niesie? Jackie, mamy robotę. Dopiero co myśmy skończyli robota. Teraz musimy kopać głębiej. Już? A gdzie ochrona? W ogóle dlaczego rozmawiamy przez drzwi? Otworzę ci! I wstaję i otwieram mu drzwi. No. O wiele lepiej słychać. No, dlaczego tutaj przez drzwi? To wchodź tutaj, kawę się może napić, chociaż tu nie mam, musimy zejść na dół. To a ja możemy się napić. To ja się obudziłam i tak, taka zaspana, otwieram drzwi i z takim misiem jeszcze. O Jezu, zapomniałem majtek ubrać, czekaj. Tak przecieram oczy, nie mam okularów w tym momencie na sobie, przecieram oczy. O, get bless, nie udało się. Ja też tak otwieram swoje drzwi, jeszcze w takich wałkach zawiniętych na włosach, taką chustką, też takim... Stefanie i Merbeth? Ja się skapnęłam, co się stało i rzuciłam misia za siebie, bo jeszcze by ktoś zauważył. Ups. No, ranne ptaszki, śniadanko czeka, za dojadalni zapraszam. Idziemy. No dobra. Panie, panowie, szykujemy się i mamy robotę. No dobra, no to robota, ale trzeba mieć brzuszek full, żeby był fajnie, co nie? I tak... No to wypchamy go z suszoną wołowiną i parzoną kawą. To brzmi jak pomysł, a może panie mają, wiesz, bardziej delikatne gardła, podniebienia, one może być zjadły jakieś jajka, na przykład. Panowie mają na pewno bardzo dużo energii z rana. Ład ma. Skąd? Skąd? Nie wiem. No może to te jajka. Może. Przecież wiecie, co się dzieje tam za lasem. No przekonałeś mnie, ja pamiętam, że mi obiecałeś robota. Przecież miał robotę. Dziękuję. Panie też, no nawet takie drobne rączki się przydadzą przy segregowaniu kruśtu. Akurat nie na ten zombie język nacisnął. A może nawet drobniejsze rączki są lepsze? Bardzo możliwe, zobaczymy. Zawsze ja tam mam robotę, ja tam mam biznes z naszym grabarzem. Muszę się z nim zobaczyć. A po co? On się ziołami zajmuje, nie? Między innymi, ale do tego nikt nie wie. Właśnie, tylko my wiemy. I z racji tego, że no, ta mieszanka herbaty, którą nam ostatnio przygotował, była wybitna, ja mam pomysł, żeby zacząć szerszą dystrybucję. Zacząć od naszego ślicznego miasteczka, a potem kto wie, może reszta Stanów? I stoję dalej. No cóż, nie trafiłem w ten garnuszek. Spluwaczkę. Próbuję trafić. Rzuć sobie na rzucanie. O Boże. Pierwszy rzut. 74.
Raczej nie będzie. Absolutnie. Raczej nie. Plunięcie w ogóle nie trafiło. Spływa teraz po ścianie. No cóż. Widzimy się na dole? Aha. A ja się pójdę uczesać. Ja też tak zaczynam po prostu walki odwijać, nie? To ja biorę gnata i idziemy na dół. No to my schodzimy i czekamy na wy się oporządzacie. Chcecie coś jeszcze robić w pokojach? Ja tylko tam dopisałam parę linijek. Na maszynie. Ale tak było, pukam przez ścianę takie. Przez ścianę. Co tam stukasz od rana? No muszę zapisać. Macham ręką. Wy schodzicie na dół, po chwili wy dołączacie. Jadalnia wygląda tak, jak ją zapamiętaliście. Nie było żadnych szkód przez cały dzień i całą noc, którą przespaliście. Najwyraźniej niedziela była faktycznie dniem odpoczynku dla wielu, a na pewno klubu pokerowego, bo nie ma po nich absolutnie żadnego śladu. Z drugiej strony, na stołach i wzdłuż lady rozłożone są świeże pieczywa, kilka ugotowanych jajek, jest cały duży dzbanek z mlekiem, obok tego jakaś micha pełna czegoś, co przypomina gulasz, na pewno jeśli chodzi o zapach. No, taka całkiem solidna uczta z samego rana, zwłaszcza, że czuć jeszcze w powietrzu parzoną kawę. Ja się rzucam na mleko. Czy możemy wiedzieć, czy tak wyglądały śniadania w salonach, czy to jest po prostu jakoś bardziej, nie wiem, coś a la impreza się szykuje, czy jakieś? Zazwyczaj podają bezpośrednio komuś michę tego, co zamówią. Najwyraźniej chcą was ugościć. Ja jestem zadowolony. Idę i wsuwam tak, ten gulasz. Tylko gorset i zaczynam nakładać sobie różne rzeczy na talerzyk. Ja tylko jakieś mleczko i bułeczkę. Jest coś takiego łatwego do gryzienia? Co faktycznie nie trzeba gryźć? No jajka. No to ja sobie parę jajek wziąłem. No jajko może też i jak ten chleb, który sobie w mleku maczam, żeby się rozpuścił. Jasne. I siadam przy ladzie. Absolutnie kolba kukurydzy nie jest w twoim zasięgu. Nie, to bardzo teraz to dużo by zostało. To prawda. Siadasz przy ladzie, widzisz, że Jacob rozciąga się. O, tak z samego rana wstać. Jak się spało? Krótko. Jak nowonarodzony. Króciutko? Kochaneczko, spałaś? Oj, będzie z 20 godzin. Wszyscy spaliście. A skąd pan wie, kiedy ja zasnęłam? Ja mam problemy z zasypianiem. Ja słyszałem, jak tam słodko wszyscy chrapaliście. Ja nie chrapię. Jak ustaje stukanie z pani pokoju, to ja wiem, że pani śpi. Ale jeszcze trochę leżę. To tego usłyszeć nie mogę. I się obracam z boku na bok. To bym już usłyszał. Faktycznie łóżko trochę trzeszczy. To prawda. Musimy je wymienić, ale wszystko w swoim czasie. To bale w moim pokoju też trzeba wymienić, bo w ogóle nie działa. W pańskim pokoju nie ma bali. Dlatego nie działa. Nie mamy się osobny umyć. Pokój do mycia. No nie wiedziałem. Wybaczcie mi. Podać klucz? Nie, nie trzeba już. Teraz to już. I tak będę się brudził. Jak od niego bardzo dryfi? Dzisiaj mam humor dobry. No właśnie, miałem pytać, bo widzę, że pan, i słyszę, i czuję, że pan taki jakiś bardziej rześki, już panu tak i gardło nie skrzeczy i nie piszczysz pan, tak jakby nową młodość pan przeżywał. Nowa młodość to duże, duże słowo, ale marzenia spełniają się nawet w takim wieku. Ale z tego powodu mam ochotę tak i tobie, Jacob, jak i moim tutaj partnerom, o, z tej z trzema X-ami może po kolejce. No to no dobrze. To do śniadania? O, whisky. Do śniadania? Mleko mi się zważy w żołądku. Ja przygryzam teraz takie lejące jajko tym pojedynczym zarem, tak jeszcze w kościach. Tak popatrzył na ciebie, odwrócił się, nalał, faktycznie zamknął z powrotem. Zostawia. Wy podchodzicie? Jeżeli mi też nalał, to ja tobie od razu oddaję. Przynieś mi pili, przynieś mi proszę. To będzie $1.25. Daję mu tam. Dziękuję. Dobra, no to biorę te. Dosiadam się do nas do stolika. Mi odsunęłaś? Mhm. Ja mam tylko jeszcze pytanie, czy Stefani masz dopisane do ekwipunku kubek na mleko? Tak. Okej. Okay. Tak się nachylał trochę do niż, żeby tam nie słyszał Jacob.
Wydaje mi się, że powinniśmy zagadać do burmistrza i ustalić, jak możemy to rozwiązać. Też od tej jak możemy, kieliszek. Czy to dystrybucja tych twoich ziółek od... O tym to najpierw strategia. Czy od złota, no bo to może rozwinąć nam skrzydła. I podjadam pod tym właśnie tym gulaszem jeszcze, jako popitka. No to cyk jednego. I drugi zarazem. Jakim jeszcze trochę zostało, to ten drugi sobie w bułkę wlewam. Whisky wlewasz w bułkę. Przepraszam, że pytam. Tak, o co chodzi? Co ty robisz z drugim? Ja popijam i ten zagryzam gulaszem. Okej, okay, czyli wypijasz, tak? Tak, i pewnie będę czuł, że już tak, to się tak fajnie tam miesza w środku i tam wiesz. Tak, na tym etapie jeszcze nie. Humorek. Tak, tak, tak. Zabawny będziesz teraz. Trochę bułki z mlekiem, trochę bułki z whisky. W końcu będzie zabawny. Odstawiasz kieliszek i w tym momencie drzwi otwierają się do salonu i widzicie tego samego schludnie ubranego burmistrza. Wchodzi, dzień dobry. Audi. Dzień dobry. Widzę, że... Audi. Widzę, że państwo już powstawali. Jacob był łaskawy nas obudzić rano. A jak ten młody tam stracił rękę, bo ja mu podał pomocną dłoń, ale wie pan no. Kłapouchy już nie jest kłapouchy. Jest kłapą ręki. I zajadam. Grunt, żeby nie został bandytą, bo to jak opowiadać żart za kogoś. Jeszcze bardziej zajadam. No i co tam? Jak się spało? Bardzo dobrze. Na pewno chcę panu... Proszę się dosiąść. A dziękuję bardzo. Na Jacoba macham. Dziękuję, ja nie piję. Nie przed południem. Ja sobie wyjęłam szkicownik i zaczęłam burmistrza szkicować. Mhm. Patrzę na niego. Na pewno chcieliśmy podziękować za wczoraj, za wstawienie się za naszym kręgu. Dziękuję panu bardzo. Nie ma problemu, no. To jakby przysłuża się miastu. Prawda jest taka, że jakby traktujemy swoich jak rodzinę. To jest podstawa tego miejsca. Godność kiedyś złoto. Tak to bywa w Mountain Bank. Natomiast muszę was zapytać. Co to się wydarzyło? Było słychać wybuchy? Wspominaliście, że było je słychać i podczas waszej nocnej przebieżki. Jakby to panu powiedzieć? Niedźwiedź zaatakował. No to było jedno, ale... Patrzę po nich... No, niedźwiedź zaatakował, nie mieliśmy broni palnej, mieliśmy akurat dynamit, więc żeby go wystraszyć, to myśmy rzucili dynamit i huk go. Gadali na pewno. Zdecydowanie. Ja właśnie patrzyłem, czy mam... bo ja wam mówiłem, że powiem wszystko. Także no właśnie. Chyba tak mam zrobić. Też mi się tak wydaje. Chyba, że ty chcesz... Ale zapomniałam o tym. A dobra, nie ma, ale brnę. Ja cię wyprowadzę z tego. No. Ja już mam tutaj portret burmistrza. Gdzie jest tron? Którym jest tron? Nie weszło, zdecydowanie. Niedźwiedzia straszyć dynamitem? To żart, prawda? Nieśmieszny, bo nieśmieszny. Jeszcze trzyma stres wczoraj. Ale... Dobre, bardzo dobre wieści mam dla pana. O, a jakież to? Znaleźliśmy gigantyczną żyłę złota. Aortę. Tutaj u nas? Aortę, można powiedzieć. Żyła gruba jak moje przedramię. W niektórych miejscach jak noga. No dobrze, ale to... I co miał do tego dynamit? To jest tak jakby... Ta żyła znajduje się... Znajduje się w jaskini. A złoto jest efektem ubocznym. I w jaskini znaleźliśmy też kości i zwłoki jakiegoś dzieciaka, tak? A co za jaskinia? W którym miejscu? Zaraz za lasem. Tam, gdzie było słychać wybuchy. I jacyś, nie wiem, czy to dzikusy, czy... Zakładamy, że kanibale. Czy kanibale, czy kto to był. Ale jak wariaci biegli na nas, a my się na nich zaczęliśmy z dynamitem i ich wysadziliśmy. To był drugi wybuch. Pogania, jacyś bezbożnicy. I trzeci, tak jest. Moment. Chcecie mi powiedzieć, że niedaleko tego miasta jakieś dzikie osoby jadły ludzi. Na to wskazywałoby to miejsce. I mieszkali razem ze złotem.
No te, nie wiem, czy interesowało ich złoto, no na pewno... Jedzenie. No te kości w tej jaskini niby wskazywały, że oni... Myślę, że pan szeryf musiałby rzucić swoim... jakże... precyzyjnym sokolim. Dobrze, wzrokiem. Tylko musicie mi wskazać, w którą to stronę. Oczywiście. Możemy pojechać. Wszyscy razem. No to prowadzi do drugiego pytania. Czy macie może jakiegoś konika? Mamy stajnię. Ale takiego, co mógłbym go wypożyczyć, dopóki się nie dorobię? Wypożyczyć, myślę, że tak. Jakiegoś może muła? Nie, nie mogę... Właśnie, pan nie miał muła ze sobą? Miałem, ale teraz nie mogę na nie patrzeć, ponieważ widzę je wszędzie. No właśnie, ci kanibale to nie tylko kanibale, bo mułem też nie pogardzili. Rozszarpali, jak zwierzęta jakieś. Rozpruli. I go tak próbuję przytulić, bo widzę, że on tam zaczyna płakać. Śmieci do mnie. Mimo. Mojego Angie, moją... Dobrze. Ja tu przyszedłem powiedzieć, że do pani Lynn O'Brien przyszedł telegram. O! Ale widzę, że tutaj wieści o wiele ciekawsze. Za moment przejdę do tego. Dbamy jak o rodzinę. Wy zadbaliście o nas, my chcemy się oddzielić. Rozumiem. Czy pan ma jakieś doświadczenie, jeśli chodzi o wydobywanie złota? On zjadł rzęby na tym, nie wiecie pan? Doświadczenie! To jest. Mówi więcej niż nie jeden papier z zapisanym doświadczeniem. Może kiedyś jakoś to nazwą. Na kopaniu złota zjadłem zęby. Niewiele mi ich zostało, ale doświadczenie zostało. To jest całkiem ciekawy bieg życia. Tak, mam. Znam się na tym jak nikt inny. Mogę wydobyć je co do grama. Potrzebuję tylko troszkę ruchu do pracy, jakieś konie. Troszkę wycinki drzewa, żeby tam i zrobić trochę krzesie, ochrony. Podkopać od tej rzeczki, żeby można było przerzedzić kruszec. Pukanie. No bo i ja jakiś tak tuzin wiader. Po prawdzie chciałem też zaanonsować, że będziemy potrzebowali pracy, ale no to... jeżeli to się sprawdzi, to nie ma co oszukiwać. To może naprawdę pomóc temu miastu. Bardzo, bardzo. Oczywiście, no, za prowadzenie wydobycia oczekuję, że jakaś działka solidna mi się należy. Oczywiście, że tak. No, dogadamy się tym bardziej, że prawo znaleziska dalej funkcjonuje, więc... zęby przywalił. Te dwa pozostałe. Wiemy, marzenia się spełniają. Dobrze, do tego przejdziemy zaraz. Oczywiście. Ja porozmawiam z szeryfem i udamy się tam osobiście, żeby sprawdzić to miejsce. Myślę, może być niebezpieczne. Albo pastora też trzeba by było poinformować, no bo tam chyba jakiś pogrzeb trzeba będzie wyprawić tym biedakom, tak, którzy... Pani Merybeth ma rację. To obrona osobista, ale no zabijanie to jednak grzech. Pastor szykuje się w tym momencie do swojej pielgrzymki, więc bardziej bym obstawiał, że ojciec pojedzie z nami, ale... A jeszcze takie... Tak się zastanawiam, bo ten cały malarz był oskarżony o te zabójstwa. A... Tak. Jakiegoś chłopca znaleźliśmy tam. U tych kanibali. W jaskini. To zdecydowanie musi się temu przyjrzeć szeryf, bo... Czy by to oznaczało, że... No nie. Szeryf wspominał, że znalazł martwego chłopca w domu malarza. Właśnie. A jak ten malarz się nazywał? Nie mam pojęcia, nie przedstawił się. No trudno, no. Może współpracowali? Przynajmniej nie przedstawił się swoimi prawdziwymi danymi personalnymi. O. To czym? Artyści mają... Sprawdzaliśmy jego imię i nazwisko w centrali, ale... Taka osoba nigdzie nie figurowała, już na pewno nie była w żaden sposób ścigana, czy cokolwiek. A nie zginęło was dwóch chłopców może? Tak. No właśnie. To... Tak, a tylko jeden był znaleziony. Czyli... Obstawialiśmy, że znajduje się gdzieś na terenie domu malarza. Aha. Albo pod nim. Aha. I właśnie to jest jedna ze spraw, ponieważ ten dom stoi obecnie wolny i chciałem zaproponować albo państwu, albo komuś konkretnie przejęcie tego domu. Myślę, że bardzo chętnie. Mimo, że go,
gościna Jacoba i tak spogląda w stronę Jacoba, jest niezwykle... Biorę kubek z mlekiem. On jest, też jest właśnie niezwykle... się oblał całym mlekiem. Rany boskie. Jest niezwykle miła, ale myślę, że no trzeba będzie postawić stopę na swoim, więc jeżeli jest taka możliwość, to bardzo chętnie. Moje dzieci osobiście zajęły się tym, żeby posprzątać ten dom, więc no można powiedzieć, że pełen pakiet gościnności. Nie muszę was zapraszać także do odnalezienia jakiejkolwiek pracy tutaj, jeżeli faktycznie tutaj doszłoby do wydobycia. Myślę, że rząd Stanów Zjednoczonych zainteresowałby się i w końcu mielibyśmy naszą pragnioną kolej. To byłby bardzo dobry pomysł. Koleje są bardzo fajne. On tak po tych torach tak się wygodnie jeździ. Też lubię pociągi. O, to bardzo fajnie. Możemy się kiedyś przejechać do wschodniego, zachodniego wybrzeża. Jeśli Bóg da, to pojedziecie bezpośrednio z Mountebank. Oh, god damn it, to świetnie brzmi! Aż mnie dreszcze przechodzą. A panienka, co tak? Czy się zimno zrobiło? Ja bardzo lubię jeździć pociągiem. To tak jak ja. Prawie zasypiam. Tak ja, a moim marzeniem jest, wie pani, ja bym kiedyś tak w przestworza się wybrał. To byłoby cudowne. A kiedy, no nie... Co? Kto by tam wymyślił? Pociągiem? Może i pociągiem, ja tam się nie znam. Nie jestem ja tam wymyślnikiem, co tam tworzy rzeczy. Ja tam nie wiem. Wizjoner jakowyś, czy Boga w nim nie ma? Się żegnał. Ja tam wolę kopać w dół, w ziemię. Im głębiej i błyszczy się bardziej gruda, tym lepiej. To może trzeba cię krecik nazwać. Szczerbaty. Tym zajmiemy się z Benjaminem i oczywiście czym prędzej tam wyruszę. Natomiast w kwestii tego telegramu. Czy mamusia? Nie. O. Tartak. Jutro prawdopodobnie zaczną dostarczać części do domu z katalogu. A, czy odwiedzała pani już swoją działkę? Nie miałam okazji. Ciągle się coś działo. To prawda. Dobrze, to w takim razie nie będę wam zajmował czasu, tak? To ja ten koń, skąd mogę wypożyczyć? Stajnie na końcu miasta. Stajnie, dobrze. Jeszcze? Proszę powiedzieć, że ja bezpośrednio wysyłam. Powinna być jakaś zniżka. Na zakończenie rozmowy jeszcze wyrywam tę kartkę i mu daję. Masz umiejętności artystyczne? Tak. To rzuć. Bo nie chcę, żebym ja to ocenił osobiście, prawda? Nie. Mam rysunek. Mhm. A ty masz ile w ten rysunek? 64 weszło. Wow. No. To ja się nie dziwię absolutnie, dlaczego... Dlaczego tak wszyscy się dobrze o pani wypowiadali? Wszyscy? Kto? A ja Ezekiel wspominał o przepięknych rysunkach. O, jak miło. A pan pokaże teraz? Oczywiście, rysunek? Proszę spojrzeć. Wykapany ja. Czy mogę zerknąć? Ja powiem tak, no. Te uszy to są bardzo, bardzo dobrze zrobione. Jedni by powiedzieli kulfon. A inni może plastuś. Inni powiedzieli, kurde, przystojnie. No i dziękuję, spokojnie. Zwłaszcza pan. Zostawmy takie słowa mojej żonie. Dobrze. W takim razie nie będę przeszkadzał już państwu. Czyli ten pokój, ten dom możemy przejąć, tak? Oczywiście. Mając, komu mamy płacić? Za samą ziemię. Ona jest do spłacenia jeszcze przez najbliższe 5 lat, chyba że chcecie uiścić kwotę teraz. Będziemy coś kombinować. No to może jak zarobimy coś z tego wydobycia, to wyrównamy rachunki. Dobrze, to jest ten dom tutaj na wzgórzu. No dobrze, to tak. Zajmiemy się. Dobrze, klucze znajdują się na górnej żerdzi, nad wejściem. Podaję rękę. Podał ci. Też. Miłego dnia i z Bogiem. Dziękuję za informację i wygląda na to, że dziękuję za rozwikłanie zagadki tego miasta. Przyjemność po naszej stronie. Pan tak nie wachluje tym kapeluszem, bo... Do widzenia. No to co? No ja już pojadłem, to ja już mogę ruszać, tylko w koniec końców gdzie idziemy? Wpierw do domku? Na działkę? Czy na pole? Czy to, gdzie się buduje jej dom, jest dalej niż ten dom, który my teraz wynajmujemy, ten pomalany? Nie, po drodze. Czyli możemy po drodze obydwa zahaczyć. Bardziej ty to wiesz, ale no tak mówiąc ogólnie bliżej. Blisko centrum samego miasteczka. To może przenieśmy nasze rzeczy do tego domu, co go wynajmujemy. I zobaczymy tą działkę. I zobaczymy twoją działkę, bo już tam nie pokazywałaś. No dobrze.
Nie wiem, czy tam jest coś w ogóle teraz, ale... Może być tabliczka. No to póki jeszcze nie postawili tam żadnych fundamentów, to mogę spróbować. Funda co? To jest drewno wszystko. No fundament drewniany, takie powyższenie. A to się nazywa jakoś tam... to ma nazwę, ale już zapomniał. No to jest drewno na podwyższeniu, podłoga. Prawie, ale dobrze, rozumiemy się. Dolna żerć. Albo inaczej, nie znam się na tym, jak kopię ziemi. No to prawda, to prawda. To co? Gdzie się wybierasz? Dogryzam bułkę z whisky. I idę potem... Dogryzam to. No. Na pewno jej grozisz tym. Miętosze. Kiedyś cię ugryzę. Dziosłami. No i co, dużo rzeczy chyba na górze nie mamy. Zabieramy całą zabrać. No macie praktycznie cały swój dobytek, a przynajmniej to, co wzięliście ze sobą. Zbieracie te wszystkie rzeczy, Jacob tylko tak. No i co, już się wymeldowujecie? Ale Jacob, i tak będziemy tu przychodzić. No ja mam nadzieję, to jest jedyny salon. Mary Beth, kiedy ty masz spotkanie klubu pokerowego? Czwartek? Było wczoraj. A, no to w niedzielę, no to widzimy się w piątek na 100%. Ja tak podchodzę do ciebie i tak cię za rękaw. Tak. Tak się zastanawiam, czy ja mogłabym trochę z wami posiedzieć, póki nie zbudują mojego domku? No przecież to jest oczywista sprawa. Jesteśmy w tym umoczeni razem. Dobrze, to idę po moją maszynę do pisania. O kurczę! Tymczasem Jacob tak stanął koło was. Co? O, skoro pan pyta. Bo ja dobrze usłyszałem, że burmistrz coś mówił o budowaniu kolei. No, coś wspomniał. Tak. Tam z piętra, nie? Tak. Bo tak się składa, że ja kiedyś kładłem takie tory. Pociągów nie kładłem, to ciężkie. Po prostu mężczyzn by nie dał rad. No, ale może by dało. Do 12 już prędzej. Zależy, czy zjedzą te tłuste kiełbasy. Nieważne. Ale kładłem taką. I mój brat się tym zajmuje. Ja tak pomyślałem, że jakbyście już mieli kłaść tę kolej, to ja bym z bratem się porozumiał. I wiecie, wszystko zostaje w rodzinie. No to jak rodzina, no, trzeba sobie pomagać. Dokładnie. To ja już pójdę. I poszedł. Świetny człowiek z tego Jacoba. Po chwili widzicie, jak Stefanie po prostu kroczy z takim wielkim, skórzanym futerałem, ledwo idąc, przechylając się do tyłu, żeby tylko zbalansować po schodach. Stefie, to daj mi, rzuć. No, radzę sobie. Nie, to możesz mi to oddać, przecież ja ci pomogę. No dobrze. O Jezus! Okej, dobra, jeszcze plecak mnie... Czekaj, czy też pomogę? Ja tak patrzę, tak jak Jezu, i tak biorę jedną ręką i po prostu chcę to podnieść. Okej. Okay. Na siłę? Na połowę. Ile masz siły? 65. Mhm, to najwięcej z nich wszystkich. Ja mam 30. 35, troszkę silniejsze, ale też jest lipa. No nie. Okej, czyli faktycznie wy jesteście mniejsi. Jest to po prostu ciężkie. Tak próbujesz to jedną ręką, no nie. To nie jest ta parasolka, którą nosisz ze sobą, ewidentnie nie. Nie, wynosimy nie gdzieś na konia, kurde, rzucamy, żeby on to taszczył. Pożyjście na konia, koń tak się troszkę ugiął. I gdzie ruszacie? Jacob tylko, do zobaczenia! Howdy! Bliżej jest nasz dom czy plac? Plac, budowę. No plac. Po kolejnie. To Steffi prowadź. Wychodzicie na miasto. Widzicie, że po uklepanej drodze, po uklepanym centrum kilka osób się przechadza. Kilka znajomych twarzy, które widzieliście zeszłej nocy, zeszłego poranka, które stanęły w, powiedzmy, obronie Jackiego. Zauważyłeś, że oni też kiwają głową. Niektóre kobiety po prostu dygają. Zauważyłeś, że burmistrz nie zapytał cię właściwie, dlaczego tamten łowca nagród, jakkolwiek był tobą zainteresowany. Czy było to związane z tym, że po prostu go to nie interesuje, może nie chce wiedzieć? Ciężko stwierdzić. Natomiast gdzieniegdzie widzicie, jak ktoś przechadza się bardzo powoli, prowadząc konie, wy robicie dokładnie to samo. I zbieram butelki puste, szklane, jak gdzie są na ziemi.
Raczej jest tu posprzątane. Musiałbyś się dogadać z Jacobem. Jakiś General Store po drodze? Tak, tak, przy samym centrum. Na szybkości chciałbym wbiec do generała. Wbiegasz, widzisz Mary? O, dzień dobry. Howdy. Masz może nóż jakiś taki myśliwski? Oczywiście. Jak byś sobie go chciała? Taki zwykły nóż? Najzwykły nóż. Moment. Muszę znaleźć w moim spisie ewidencji. Jak się w ogóle spało? Po mieście rozeszła się już wieść, że musieliście odespać coś. No tak, bo spało nam się bardzo dobrze, bo się zmęczyliśmy. Wysadzaliśmy dynamity. Tak. Dynamity? Tak, za lasem tam na polanie. To będzie 80 centów. Bałam się, że to może przez szok po tej amputacji. No to swoją drogą też to pewnie nieprzyjemne. Ja tam wolę jak się skała pęka, nie kości, ale no jestem facetem, dam sobie radę. No spokojnie, już raczej nie będę prosiła o pomoc, bo Sara ma się coraz lepiej dzięki ziomkom Ezekiela. No to fantastycznie. Była dostawa tych naboi, czy nie było jeszcze? O, jeszcze nie, ale wiem, że Tatsu ma kilka. A, ten pan japoński. Tak, tak. On jest tutaj w tą stronę? Tak, tak, tak. To ja tam jeszcze sobie, to ja się spytam. Dobrze. Miłego dnia. Miłego. Okej. Okay, wychodzisz, widzicie, że wychodzi z nożem. Hej, Billy, spokojnie! Takie rzeczy to się działy gdzie indziej, a z nożem wybiegasz o ludzi. Nie, no po prostu potrzebuję. Ostatnio tak, musiałem linę przegryźć i trochę mi zeszło. I tak trochę zestresowany. Chowam gdzieś tam za pasem. Możemy jeszcze wstąpić tu do Tatsu Tanaki? Do kogo? No ten pan japoński. Sensei. Kowal znaczy. Kowal. No to też nie spotykamy. No... Mnie się tam nigdzie nie spieszy, więc ja tam mogę... Ja tam, wiesz, słońcem się napawam, co mnie twarz spala. No, w sumie nie spieszy nam się, a z wydobyciem też chwilę zejdzie, żeby to odpalić. A, panie Kojocie, dlaczego pana właściwie szukają? Porozmawiajmy, jak będziemy na osobności. Ja też chętnie posłucham. Rozglądam się, czy ktoś łazi koło nas? Tak. Takiej większej odosobności, jak będziemy, będziemy w domku. Bo wiesz, tam... krzoki takie, one tam posłuchują mi, wiesz. Krzoki posłuchują? Kłamie strasznie. Nie słucham. Widzicie, jak z kościoła wychodzi ojciec John? Poprawia tylko koszulę, wyciąga papierosa, odpala. Andre! Szczęść Boże. Szczęść Boże! Czy już ojciec... Podchodzę do niego oczywiście, tak. Czy ojciec już słyszał coś od burmistrza? Wyjechali gdzieś, ale... Nie mówili, gdzie wziął Benjamina i... Nie zabrali księdza, ojca. Nie, pojechał Matthew. A, ten drugi. Tak. Niby ma jakąś pielgrzymkę w zanadrzu, zostawia mnie z całym tym pierdolnikiem. Odpukać. Odwrócił się w stronę krzyża. No i... Ale i tak pojechał. No dobrze, no to pewnie Matthew przekaże ojcu, co się tam dzieje i tak dalej. To coś się tam nabroili? Zabroić to nie brojenie to moje drugie imię. A tak prawdę mówiąc, to tam niestety myśmy znaleźli... Zbliżam się. Ciało. Chłopca tego, co zaginął. O! No właśnie. To ciekawe, wyrzuca papierosa. Bo zdaje mi się, że Benjamin też znalazł jakieś ciało. Drugie, bo tam było dwóch chłopców. To u malarza. No, tam było dwóch chłopców. To jeszcze inne. A, czyli to nie malarz. Tego nie można powiedzieć. My nie jesteśmy specjalistami od dedukcji. Myśmy tylko znaleźli ciało. To ciekawe. Ciekawe, czy w takim razie szeryf i całe miasteczko by tak chętnie go powiesiło. Z jednej strony to nie zmienia faktu, że u niego też znaleźli ciało. To prawda. Co nagrzeszył, to nagrzeszył. A ja księdzu powiem, że prawo ewoluuje. Po prostu. Naprawdę, jak my wszyscy. Dokładnie. I taki, tak patrzę, takie... Ale jak ewolucja? A to nie, że my wszyscy od Boga? Od razu jak człowiek, jaka ewolucja? Ja pozwalam wierzyć każdemu w to, co chce. Aha.
Bardzo fajnie. Grunt, żeby sprawiedliwym wobec tego u góry być. I postępowo. Dobrze, to ja widzę, że ksiądz ojciec to tak bardzo młody człowiek, to ja kiedyś przyjdę na herbatkę. Zapraszam. Jak tamten cwaniaczek sobie wyjdzie na ten swój dłuższy spacer, to prawdopodobnie będę miał wyjątkowo dużo czasu. Na pewno mniejszy burdel będzie z tyłu. A ja powiem tak, że słyszeliśmy, że dużo osób potrzebuje pracy, więc akurat. A tak. Już był przed chwilą taki chłopaczek z gazetami czasem biega. Mały Billy. I wspominał coś, że jakiś sezon na coś się zaczyna. Nie wiem. Na bizony? Nie, bizonów nie ruszamy. To akurat Indianie mieli rację. Nie ma co zabijać tych zwierząt. Mało tego jest, a duże. Szkoda amunicji, szkoda zwierzaka. Ale za to futro dobre. Ciepłe na pewno, ale no, mamy lokalnego pogromcę dzików. Przepraszam, bo zauważyłem, Mary Beth, że chciała coś powiedzieć, ja tak ci przerywam. Nie ma sprawy, Joe. A moje trzecie imię. Cytryny. O to chodziło. Sezon na cytryny. Sezon na cytryny? Tak, zbieranie cytryn. O to mu chodziło. Młodzi dorabiają tak. Tutaj cytryny. Ja tylko powtarzam. Okay. Nie przepadam za cytrusami. A co? Może to metafora? Jak... No właśnie, ale dobra, to na ten. I tak mówię. Ojciec wspomniał, że macie nieporządek u siebie. No jest trochę bałagan, no ale to tamten przecież. To może potrzeba by było jakiejś kobiecej ręki, żeby to ogarnąć. Zająć się. No bo ja wiem, może. Zawsze to jakaś praca. Dokładnie. Więc mogę chętnie pomogę. O, byłoby świetnie. I tak jestem tu, jesteśmy tu nowi, ja jestem tu nowa i każdy z nas potrzebuje jakiegoś zajęcia. A kto się tak dobrze nie zajmie nieporządkiem jak kobieta, prawda? No to prawda. Ja przewracam oczami. Dobrze, to bardzo by mi było miło, ale poczekajmy aż ten bałaganiarz. Oczywiście. Wyjdzie z miasta. Ja chcę tak podejść, to ja dziękuję, ale chcę podejść po prostu do Billa i tak troszkę na bok i tak. Bill, a ty myślałeś sobie, żeby może z tego złota to... Znaczy tak bardzo cicho. Z tego złota tak zęby sobie zrobić? Nie, ja się przyzwyczaiłem. Nie muszę gryźć. Rzućcie sobie na nasłuchiwanie. Weszło idealnie na 1/5. Nie. Słyszysz w pośpiechu jadący powóz od strony tej, w którą się zbliżaliście. Znaczy te, w którą szliście. Czy zbliża się na tyle szybko, że musimy uskoczyć? Nie. On po prostu za chwilę nadjedzie. Za chwilę się wyłoni zza budynków. Po prostu usłyszałeś go wystarczająco szybko. Niepokojąco wysoka prędkość, jak na tę porę dnia i jak na tempo miasteczka. Tak, staje wyprostowana, patrząc w stronę dźwięku, który słyszałem, tak mówię, co to za bezbożnik? Tak rano pędzi! I w tym momencie widzicie dwa konie, czarny i biały, ciągnące wóz z bardzo wysoką przyczepką. Z przodu jeden mężczyzna, dość ciemny kolor skóry, ma duże sombrero, ale do tego ubrany jest w garnitur. Pędzi, właściwie frak, dojeżdża, prrr! Spokojnie! Madre de Dios! O, caliente! To się oduczyło. Dzień dobry! No, ja tylko znam jedno słowo. Lubię. Rozumiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Mountebank, tak? Tak jest. Tak. Wspaniale. Doskonale. Pan no to... sprawie? Do kogoś specjalnie? O mój drogi. Ciągnie za sznurek i z boku na całej tej przyczepce odpada, rozkładając się drewniany kawałek deski. Zauważacie szyld. Na szyldzie zapisane jest: Jorge Angel Bonaventura Carlos Miguel de Santa Ricardo Taco Paquito Santana Rodriguez Hernandez. Toniki na wszystko. Ale moi drodzy, możecie mówić na mnie taco. Taco. Leki na wszystko. Tak, leki na wszystko. Sprzedaję remedium na każdą chorobę, na każdą fobię, na każdą manię. Co tylko potrzebujecie. Taki mały biznes. Obwoźny.
A ja... to jest jedno na wszystko, czy są różne? Oj, ja mogę sprzedać, co tylko chcecie. To nie wątpię. A ile kosztuje? Leczę głowę, leczę ciało, leczę fobię. Wszystko za $1. $1 to dobra cena. A czy ma pan coś na fobię przeciwko, bo tak... Może o, nie... ja nie pytam o fobię, ja nie chcę znać. Ten bagaż nie dla mnie. A propos bagaży, bo pan też... pije, pan traci, ja zyskuję kolejnego zadowolonego klienta. A co tracę? Dolara. No problem. Dolara. Oj, proszę tak nie mówić. Dobrze, a długo się pan tu zatrzymuje? Nie, ja tylko przejazdem jechałem tutaj. Strasznie szybko pan jechał. No tak, trochę. A nie gonili pana przypadkiem? Obecnie nie. To dawaj pan, coś na głowę. Coś na głowę, dobrze. Odpisz sobie dolara. On się odwraca, otwiera skrzyneczkę za sobą, wyciąga niewielką fiolkę, podaje ci czerwonawy, trochę wyglądający jak ciężkie wino, płyn w małej fioleczce szklanej. Otwieram, dziękuję. Otwieram i wącham. Pachnie trochę jak zaczyn na piwo. Po prostu. Wypijasz? Podnieś sobie zdrowie o 2. No, także jak smakowało? Pysznotkie, prawie jak piwo, ale wino, ale whisky. To bardzo dużo alkoholi. No właśnie, tak czułem, bo ja mam bardzo wrażliwe kubki smakowe. A to zabawne, bo na tequili. Jeszcze tak... Prawda. Udaję kubiego. Także tak. Nie, no bo ja tu jechałem całą noc i pomyślałem, zatrzymam się potencjalnie troszkę klientów. Tylko to nie ginie, nic trochę? Nie, nie, nie. Słucham? Nic tak więcej nie masz? Nie, ja handluję tonikami własnej receptury. Ja się chciałam przyjrzeć, czy cokolwiek jest gdzieś napisane na jakimś, na jakiejś fiolce? Nie, one są czyściutkie. A są różne kolory? Czy? Tak, są różne kolory. Ja wam powiem, to jest dobre, za dolara może ekstrawaganckiego coś wypić, to ja tam się czuję teraz bardzo dobrze. Państwo stąd? No nie bardzo. Nie. Teraz już tam. A, już tak? Przepraszam, tak. Strasznie dużo sępów macie tam przy tym lesie. Gondory! Sępy, ale... Kondory, przepraszam. Może co zdechło, nie? Pewnie tak, no jak sępy. No sępy, zwierzyna, no. No nie, jak Kojoty się tak dobrze czuje, to Ewa też spróbuje. Ja nie mam problemów z niczym, ale... No, ale zależy, co pan chce. A pan czuje? Ja? A pan czuje? To jest ten problem. Ja a pan czuje? Taki uniwersalny jakiś może? Nie, pan czuje? Staram się nie. Taki uniwersalny, bo ja nie mam z niczym problemu. No ty nie masz, Billy, ty nie. W szczycie formy. No dobrze. To będzie dolar. Wyciąga taką zielonkawą. Ciecz. Ale będzie zabawnie, jak mu zęby odrosną. No. Podaję. Czym pachnie? Cytrusami. No to pod ten sezon. Nic nie czujesz. Dobre. Robisz. Mam nadzieję, że zgodnie z potrzebami. Także ja tylko dodam. Patrzę na niego, czy się coś zmienia. Nie. Zapach się zmienił? Nie. Zęby coś? Jakbyście szukali jakichś trucizn, to też ma. Ale ciii, bo szeryf usłyszy. Ale on... A ja już z takimi mam problemy, więc... No, coś a czemu to? No, zadarłem z tymi, co nie trzeba. Po drodze słyszałem, jak wielki psy. Bo to nie wyło, tylko szczekało. No. Tam w okolicach, co te sępy tak latały. No, no, no. Szczekało cały czas. Psy rozszarpowały Gondora. Te psy polowały na tym. Na sępy. No co, ja widziałem takie rzeczy. Może to byli kajoty. Szkoda, że nie mówiłeś to... wcześniej, że masz ciężkie rzeczy. No cóż to. Teraz mi nie stać. Ale to spokojnie. Ja tu jeszcze chwilkę będę. Okej. Okay. Dopóki szeryf nie wróci. Szczerze to bym się nawet czuł troszeczkę lepiej, jakby szeryf tu był, bo... A jak panienka słusznie zauważyła, to może nie tak jak za waszym kolegą, on smruć się pewien, za mną ciągnie i... Jaki smruć? El muerte. Nikt mnie nie goni. A ja powiem tak, że jak to mówię na południu, arrivederci.
południu czego? Europy! Bardzo możliwe. Jaka? W starym świecie. Także dobrze. Ja pójdę sobie do salonu. Dziękuję bardzo. Tylko konie muszę przeprowadzić. No to idziemy za mną. Zachęcimy do tego tatsu Tanaki, do kowala. To szybko zaprawmy sprawę. Ty wchodzisz do kowala. Zadzwonił dzwonek przy wejściu. Widzisz, że w środku lada jest bardzo wręcz pusta w porównaniu do pozostałych sklepów czy pozostałych miejsc, gdzie byłeś do tej pory, gdzie byliście. Za ladą niewysoki mężczyzna w długim fartuchu, najwyraźniej z jakiejś skóry, naturalny, ale taki naprawdę, naprawdę gruby, taki, że go wręcz trochę garbi. Niewysoki, ale z bardzo dobrze zbudowanymi rękami. Odwraca się. Widać, że jest to Azjata. Ohio. Mountybag. Tu jesteśmy. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. W czym mogę służyć? Tutaj mi poleciła właśnie pani z czynnego stora, że... Mary. Wspaniała kobieta. Dopiero jestem tu drugi, trzeci dzień. Wspaniała i piękna kobieta. Ja swój ideał piękności zostawiłem daleko za sobą, ale to nie jest historia na dzisiaj. Strasznie pan śmierdzi. Nie wiem, o czym pan mówi, nic nie czuję. Rozumiem, czujesz. No może... Czujesz, że śmierdzisz. Może... Bardzo czujesz, że śmierdzisz. Rzeczywiście. Oho! A mi zatoki przeczyściło. Wręcz pomyślałeś o tym, żeby się umyć. Aż tak źle? To jest dla mnie szok, że coś takiego pomyślałem. To w czym mogę służyć? Ja? Nie ma pan tu wanny? Słucham? Wanny, wiadro? Wiadro mam. Z wodą? Mogę napełnić. Ja bym poprosił, pożyczę na chwilkę. Dobrze. Odwrócił się, poszedł, słyszysz, jak pompuje wodę, wraca z wiadrem. Ja zaraz to wiadro oddam, a pan zerknął, czy ma może amunicję, 44 i 58. Dobrze. Ja za chwilę wrócę. Tak. Dziękuję. Wychodzę tylko za róg tego, rozbieram się do tych luźnych takich gaci, co się nosi pod spodem. Czyli wychodzisz na zewnątrz i my to widzimy. Tak. Wychodzę po prostu za róg. Nie wiem, czy widzicie, czy patrzycie, czy nie. A ja idę. Nie zaskoczony, tak. Nie wiem, tam tak. Nawet jak wisi ten szyld na takich metalowych, to sobie troszkę wyżej podpieram to wiadro, przechylam klapy na siebie i się myję. Widzicie pierwszy raz, jak się myje. Kilka osób się zatrzymało. Ksiądz, który jeszcze palił papierosa, właśnie się przeżegnał. A ja tak. A to... Trochę do buzi tej... Tylko ale... fontanny między zębami. Co on tak nagle? I tak, patrzę, czy wizyta u kowala sprawiło, że nabrał samoświadomości? I chcę, i wchodzę do kowala. Chodzisz i on... Dzień dobry. Dzień dobry. Co tu się stało? Amunicja. Tak, amunicja. A... Ja zaglądam tak za tobą. Dzień tak. Dobry. Dzień dobry. O, pan z daleka do widzę. Do widzenia. Tak, tak. Długo pod tu pan rezyduje? A. Rodzice mnie tu przywieźli. Ojciec był kowalem. To i ja jestem kowalem. O, i czy on ma właśnie, zajmuje się hartowaniem tym japońskiej stali? Generalnie podejrzewam, że mógłby to robić między innymi. Na pewno widać, że z tyłu porozkładane są różne części rewolwerów, widać, że są tam okucia dla koni, no, generalnie obróbka metalu. Tak, tak wyciągam rękę do niego. Mary Beth. Tatsu. Bardzo miło. Szuka pan żony? Tak. To fantastycznie się składa. Tak. Bo mam kilka na stażu. Ja podsłuchuję. Totalnie podsłuchuję. Amunicja. Odbiór. Małżeństwo. To się nie łączy. Chociaż... Zależy, jak na to patrzeć. Mamusia właśnie nie zgodziła. Ach, ja z tym wiadrem wchodzę, jeszcze takie przemoczone ciuchy, bo na mokre ciało założyłem. Ciusz mnie śmierdzi? Dziękuję. Tak, tak. Dziękuję. I to amunicja jest? Jest. To
to... 10 sztuk, po 15 centów. 40 czwórki? Tak. 10 sztuk. W jakim wieku jest mniej więcej Tatsu? Na około 30 parę lat. Kawałek? A 58 nie ma? Niestety. To biorę wszystkie te 10. Ależ proszę. I zapakował do takiego niewielkiego pudełeczka. No to wszystko to. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. To... Miłego dnia. Wychodzę tak. Tak macham paluszkami zalotnie, wychodzę. Arigato gozaimasu. Co się tam... Do widzenia. Co się tam stało? Czemuś ty mokry jest? Umyłem się. Bo śmierdziałem. Co wy się pytacie? No ale... Co zrobiłeś? Umyłem się, bo śmierdziałem. A ty... Wow! Wow, to spokojnie, bo zanim dojdziemy, to się jeszcze spłocisz pewnie. Podchodzi do was mężczyzna we flanelowej koszuli z długą, długą brodą, z czapeczką nałożoną, jakby był co najmniej rybakiem. Kolego, cię może tak nie negliżuj tutaj, co? A o to chodzi, to przepraszam, bo ja musiałem nagle po prostu, strasznie śmierdziałem. A jakby moja żona przechodziła, to co? Trochę godności. Wybacz, partnerze. No. Elliot. Billy. Szczerbat. Drwalem jestem. O! To może pan słyszał o naszej koleżance? To jest pani drzewem? Nie, no miało przyjść drewno z tartaku i pewnie kolega... A, to połączył. Pani dom będziemy stawiać. Tak. To bardzo miło poznać. Miło mi również. Słyszałem, że coś tam o psach mówiliście. Mój skipper, świetne psisko, ale ja nie słyszałem żadnych psów po drodze, a byłem dzisiaj w lesie. A, to pan mówi o tym panu Taco, co opowiadał o tych psach. Nie wiem, skąd on to wziął. Jakiś podróżny, no nie... A mówił, gdzie te psy? Tam, gdzie kondory, ale ja nie wiem, gdzie są te kondory. No gdzieś... Polanie za lasem. Chyba. Gdzieś coś... za lasem coś mówił, od tamtej strony chyba. Ja się trochę wyłączyłem w połowie, jak on się przedstawiał. To nic. Do miłego dnia. Proszę nie czuć urazy, ja tak na przyszłość mówię. No to mój błąd, przepraszam. Z Bogiem. Z Bogiem. Założył siekierę na ramię i odszedł raźno. Skipper! I przebiega pies, owczarek, długa sierść. I idą sobie. Ja się w sumie zorientowałem teraz, jakie to było głupie, nie na miejscu i grzeszne, więc się przeżegnałem, fajnie było z Bogiem. I chyba idziemy dalej w stronę tego. Pierwszy miał być twój plac. Ruszacie w takim razie w stronę przyszłego placu budowy. Idziecie kawałeczek od centrum, minęliście jeszcze kilka osób, kilka tych samych osób przywitało się z wami. Dochodzicie na miejsce, a przynajmniej tak zaprowadziła was panienka O'Brien. Puste pole. Krzesło. Puste jest pole. Jest tabliczka? Tak, jest tabliczka wbita, jest twoje nazwisko, jest wytyczone miejsce słupkami powbijanymi, tak co 5-10 metrów. To ja tak podchodzę do tej tabliczki, tak dosłownie co do centymetra i tak pokazuję na tę tabliczkę i na nich patrzę. O, a któż to jest? To tutaj. Aż się pieśń ciśnie na serce. Tak? Jaka? Zaśpiewajmy. Pole. Sorry, nie mogłam. Pole. Łyse pole, to jest dobre. Nie znam tego. Trąbką trzeba zagrać. Bo panienka młoda. Jeśli chodzi o wielkość, to sąsiadujące domy, które normalnie potraktowalibyście jako duże, mają mniej więcej taki sam teren. To znaczy, śmiało zmieści się tu i dom, możliwe, że kilkupiętrowy, a także będzie trochę miejsca, żeby zrobić jakąś altanę albo kawałek ogródka. A może byśmy tu zrobili naszą jakąś bazę wypadową, w sensie jakiś taki domek, gdzie będziemy mogli, wiesz, przychodzić, spotykać się. No do malarza przecież. Ale to będzie też dobry pomysł. Jest taki zmarnowany taki. Poczekajcie, aż wydobędziemy grudy. No to panienko, bardzo ładnie, Stevie. A propos grudów, masz tu gdzieś toaleta? Gdzieś jakieś za drzewkiem? No na razie nie mam tu domu, więc nie mam toalety. Jest tam jakieś drzewo? Nie, tam jest wyczyszczone. O!
Co się stało? Brzusio boli po tym gulaszu porannym. Chyba za dużo zjadłem i się przekrawiło. No to może szybko tam do domu tego malarza trzeba to iść. To dotrzymam. Wszystko fajnie, ale... Toalety w domach? Ja sobie tak troszkę... I tak ziemię przerzucam między palcami i sprawdzam. Czyżby rzut? No proszę. Mój rzut coś mi powie. Mhm. Nie zbudują mi domu. Znajdzie no będzie... złoto. 29 weszło. Okej. Okay. Na połowę. Tak, zacząłeś sobie mielić grudkę ziemi. Na twoje oko, na twój węch, teraz nie zaburzony absolutnie niczym, o wiele lepiej czujesz. Ubrudziłeś się pod nosem. Na pewno żyzna ziemia. Można by tutaj zrobić jakieś małe gospodarstwo. Jeżeli chodzi też o usytuowanie tego miejsca względem całego krajobrazu, może jakby głęboko poszukał, może coś by znalazł. Na pewno nie tak wydajną żyłę złota, jak znaleźliście z przełomu soboty na niedzielę. Co pan robi z moim piaskiem? Przepraszam. Oznaję wszystko, wyczepuję. Nie chciałam określić. Panie Stefanie? Nie, no ja tylko pytam, bo to ciekawie się. Ja tylko lizałem, wołałem. No złota tutaj raczej nie będzie. Ale jakiś cytrus można posadzić. A to może jak już wybudują, to się jakiś ogródek zrobi? Może kury? Bo widziałem, jak zjadłaś te jajka. Jajka by sadziły? Jajka lubię, ale kur nie lubię. A lubisz mięso z kur? Tak, ale nie lubię jak a rosół? Nie lubię... Rosoł? Rosołek? Nie lubię żywych kur, bo one tak dziwnie patrzą. Co? One tak robią tak... Mak? One tak, są... Tak bokiem. One są tak samo inteligentne jak ten piach. Pewnie tak. To prawda. Podchodzi taki mały chłopiec i... Kury? Mały Billy? No już nie taki mały. Masz gazetę? Nie, rozdałem wszystkie. Szukasz? To co tam, młody? No usłyszałem kury, no to podszedłem. Masz kury? Ile masz lat, młody? Ja? 8. A to nie. A myślałam, że mi kurę sprzedasz. A jeśli trzeba, to mogę. Nie trzeba. Nie. A co, lubisz kury? Nie przepadam, tak dziwnie patrzą. O właśnie, dziwnie patrzą, prawda? Prawda. Do czasu. A to prawda, kiedyś zabiłem kurę. O. Smaczna była? Nie, musiałem schować, żeby tata się nie wkurzył. To jego ulubiona kura. Chicken. Nie, kura. Hej. Hello. Ohio. Mountybuck. Zna pan Tatsu? A to znam to duże słowo. On tak śmiesznie mówi, jak się przychodzi. Nie wiem, może próbuję sobie przypomnieć, jakie stany są? Albo nie wiem, może jest tam. No, nie wydaje mi się. Tata mówił, że był kiedyś w Ohio i mówi, że tam same debile są. No może. A Tatsu jest mądry. No jeżeli umie giąć metal... No nie gołymi rękami, to by było imponujące, ale... Imponujące, ale trzeba być mądrym, żeby wiedzieć, jak go wygiąć. Kiedyś jak jechaliśmy pociągiem, to tata kupił mi taką gazetkę i tam był taki silny mężczyzna, który wyginał stal gołymi rękami. O, a miał takie śmieszne wąsy? Długie? Chyba miał wąsy, ale potem tata mi to zabrał i... Bo nie mieliśmy czym palić w piecu w zimie. No zdarza się. A to się może zmienić. Dlaczego? Bo Drwal poszedł do lasu i nazbiera drewna. Dla wszystkich. A panu się nie chciało do toalety? Oj! Jak mi wspomniałeś o tej gazecie, tak mi się zachciało. Ale Elliot ścina drzewa tylko jak burmistrz. I się czuł za brzuch. Oj! Boli pana brzuch? Tak. No to szybko i idźmy. Ciskam po ślady i idę. Co to było? Krzesło. Wojtek, swój roleplay. Odchodzicie kawałek i słyszycie tylko, jak młody mówi, jak kłapę uchego bolała ręka, to uciął. I idziecie w stronę domu malarza. Tak.
W końcu wchodzicie na wzgórze, widzicie dom, który z zewnątrz wydaje się na zaniedbany, na pewno wymagający pewnej ręki przywrócenia go do stanu pierwotnego. Wchodzicie na ganek, jest tam kilka krzesełek, jeden bujany fotel, lekko chybocze się przez wiatr, który od czasu do czasu go popycha. Chyba czuję, że to będzie dobry dzień. Co, przeciąg? Obsmarkane dłonie? Troszeczkę mi pyłu wleciało do nosa. O, drożne teraz? Teraz mam drożne i cały pył mi się odsiada na nosie głęboko. No to pan musi uważać z tym piaskiem teraz. No. Zobacz, że przez chusteczkę będę nadawał. Stajecie przy drzwiach. Po bokach dwa okienka zasłonięte. Są drzwi. A czy... Czy jest obok wychodek? Jest. Jakiś, jakaś szopa, warsztat, coś takiego? Szopa. Nie. Tylko sam dom. Nie jest sam dom. Dobra. I obok wychodek. To ja idę z pieśnią na usta. Somebody wants to me. Idę. Sięgam po klucza nad. Wymacałaś, zdjęłaś klucz, jeden duży, włożyłaś do zamka, przekręciłaś. Otwierasz drzwi. W środku przewiew. Spoglądacie. Mimo tego, że jest ciemno, to widać, że na tyłach domu otwarte są okna, żeby przewietrzyć. Jest to całkiem spory dom. Z rzeczy, które rzucają się w oczy, to jedna duża izba, praktycznie pusta. Znajduje się tam sztaluga. Widać miejsce, w którym stało coś kwadratowego, na pewno bardzo ciężkiego, bo zarysowało parkiet. Ściany wymalowane są na żółto. Natomiast w jednym z pomieszczeń znajdują się dwa łóżka. I to jest tyle, jeśli chodzi o meble. Jest piętro? Nie. Czyli to jest parterowy dom? Jest to parterowy dom. Czyli ile jest pokoi łącznie? Jest jeden duży? Jest jeden duży pokój i trzy pokoiki. O, i trzy pokoiki. Z czego tylko w jednym z nich znajdują się dwa łóżka. Aha, tam ty nie ma więcej łóżek. Nic, ani łóżek, ani innych mebli. A, okej. No to trzeba będzie... to wyposażyć, doprowadzić jakoś do kultury. A jest takie, jak oni mieli w zwyczaju, tak jakby piwnica z tą taką klapą otwieraną, czy to... Przyglądasz się podłodze? Na zewnątrz nie było czegoś takiego? Nie. No to jak tak, to przyglądam się, może nawet bardziej w okolicy tego miejsca, gdzie było coś przesuwane. Okej, okay. Rzuć na spostrzegawczość. Tu pan, spot hidden. Mhm. 57. Weszło. Widzicie, jak... Billy chodzi, tak rozgląda się, patrzy po podłodze, zauważasz poluzowaną deskę. Tuż w centrum tego miejsca, które zostało wyrysowane. Podchodzę. To trzeba będzie poprawić. Wyciągasz deskę i od razu widzisz, że jest niewielka skrytka, w której zwinięto coś, co wygląda jak obraz.